lubelskim podcaście naukowym gościmy dzisiaj panią profesor Iwonę Hoffman. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, kierownik pracowni badań nad Instytutem Literackim UMCS. Jeszcze raz bardzo miło panią gościć, pani profesor. W czasie naszej rozmowy będziemy się koncentrować na postaci, no, która jest w centrum pani zainteresowań badawczych, naukowych od lat. To jest oczywiście Jerzy Giedroyć, twórca Instytutu Literackiego Paryskiej Kultury. No, pisma, które wywarło i wywiera ogromny wpływ na naszą rzeczywistość i na to postrzeganie naszej części Europy, a może nawet więcej. Może rozpocznijmy od początku, dlaczego pani zainteresowała się postacią Jerzego Giedroycia? Czy to był jakiś impuls, czy taka analityczne działanie i doszło pani do wniosku, że to musi być to? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i teraz odpowiadając na pana pytanie, sięgnąć muszę do początku swojej pracy naukowej, to znaczy do czasu, kiedy zajmowałam się dziennikami Stefana Kisielewskiego. I w dziennikach, które ukazały się w formie nieocenzurowanej, prawie równolegle z Alfabetem Kisielewskiego, poświęcił on wiele miejsca Jerzemu Giedroyciowi i publicystom, autorom, których ja raczej rozpoznawałam nie przez działalność emigracyjną, choć oczywiście miałam świadomość tego etapu w ich życiu, jak na przykład Witold Gombrowicz, tylko jako wybitnych pisarzy polskich. Bardzo mnie zaintrygowały opisy, które Kisielewski dał w tych i dziennikach, mówiąc, że miał dwóch najważniejszych redaktorów, wskazując właśnie Giedroycia i Jerzego Turowicza. Pomyślałam też, że to są bardzo podobne postaci, choć działające w innych warunkach. I to był na pewno impuls, który przyspieszył różne decyzje naukowe o wejściu w problematykę kultury. Muszę też powiedzieć, że mam wspomnienia z domu rodzinnego. Większość z nas pewnie takie ma. To znaczy zarówno głosu na przykład Leopolda Ungera czy publicystów kultury z Radia Wolna Europa, jak i przemycanych zeszytów kultury, które jakoś tam docierały, które ukrywane w szarym papierze dostawaliśmy na jeden dzień czy na jedną noc do przeczytania. To także działo się potem w czasie moich studiów polonistycznych. Więc myślę, że łatwo zrozumieć ten rodzaj zachwytu nad wolnością słowa, który proponowała i kultura, i Giedroyć w sytuacji, w której w Polsce, no wiadomo, cenzura, pewien schemat uczenia historii, pewien także schemat ideologizacji nauczania czy studiowania. To było dla mnie bardzo ważne, takie zachłyśnięcie wolnym światem. W jakich warunkach powstaje Instytut Literacki, no i potem Paryska Kultura? Jak to się wydarzyło? Wydaje mi się, że najlepiej scharakteryzować Instytut Literacki w perspektywie dramatu Polaków, którzy będąc niezwykle ofiarnymi żołnierzami w czasie II wojny światowej, pozbawieni ojczyzny, często z przeszłością łagrową, zostają dipisami we Włoszech, w Rzymie, w innych miejscach, gdzie został ich koniec wojny i nie mają dokąd wrócić. Zarówno w sensie takim oczywistym powrotu do domu, bo zmiany geopolityczne odcinają dużą część wschodnich terenów Polski, jak i w sensie symbolicznym, no bo zmiany ustrojowe odgradzają barierą, potem nazwaną żelazną kurtyną. W tej sytuacji Giedroyć, który miał moim zdaniem niezwykły instynkt redaktorski, przede wszystkim zgłasza postulat uruchomienia wydawnictwa. To wydawnictwo wtedy, jego zdaniem, podzielanym przez generała Andersa, miało za zadanie przede wszystkim dać wzmocnienie właśnie tym żołnierzom, którzy zostają na emigracji, przekształcają się, przyjmują postać cywilów. A więc miały to być poradniki, miały to być modlitewniki, miały to być książki z kanonu literatury polskiej, dodające ducha, wzmacniające morale i poczucie tożsamości Polaków, no tak wyrzuconych zupełnie z przeciągu historii, poza nawias. Tak powstał Instytut Literacki.
No, Giedroyć też kalkulował, bo wszyscy wtedy tak musieli robić, że przecież żołnierze otrzymają zaległy żołd. Więc na pewno osiedlając się, projektując swoje dalsze życie, wyjazdy do Anglii, do Kanady, do Ameryki Południowej, zechcą te poradniki, modlitewniki i książki kupić. To nie była kalkulacja w pełni uzasadniona. Żołdy szybko się skończyły. Instytut nie mógł utrzymać się wyłącznie z wydawnictwa, chociaż ten początek moim zdaniem powinien wpływać na ocenę samego Jerzego Giedroycia jako człowieka, no, na jego niezwykłą empatię, zrozumienie tej sytuacji. Instytut Literacki powstał w 1946 roku. Już w 1947, jeszcze w okresie rzymskim, ukazuje się pierwszy numer Kultury. Spór o to, czy kultura to jest dzieło Jerzego Giedroycia, czy pomysł i inspiracja Gustawa Herlinga Grudzińskiego, od czasu do czasu wybucha i jest podsycany zwolennikami jednej i drugiej tezy w takim kontekście, że równolegle rozmawiamy o przewadze problematyki politycznej albo przewadze problematyki kulturalnej na łamach kultury. Czasopismo powstawało jako społeczno-polityczne, ale nastawione na przekaz o kulturze, szeroko rozumianej kulturze. I Giedroyć, myślę, nie sądził, że to czasopismo stanie się wizytówką Instytutu. Raczej poszukiwał dróg alternatywnych, wzmacniających pozycję Instytutu jako wydawcy. Stało się tak, że kultura była dziełem jego życia, stała się pismem, a nawet powiedziałabym ośrodkiem myślenia niepodległościowego. Jakże dalekim od poradników, prawda? Jakże dalekim od poradników. No, w pewnym sensie jest miejscem uświęconym właśnie wysiłkiem tego niewielkiego zespołu, trudno powiedzieć nawet redakcji, ale zespołu domowników Maison Lafitte, którzy swoje życie osobiste poświęcili dla utrzymania myśli niepodległościowej i bardzo otwartych programów pozycjonujących Polskę w warunkach suwerennych w Europie Wschodniej i Środkowej. Jerzy Giedroyć jest uznawany, bo takim był, za wizjonera. On przewidywał, czy też stawiał pytania, co będzie, jeśli dojdzie do właśnie na przykład rozpadu Związku Sowieckiego, bo on był przekonany, że Związek Sowiecki się rozleci. I jak wtedy należy budować rzeczywistość z tymi nowymi państwami, które powstaną na gruzach tego państwa totalitarnego. On to mówił gdzieś w latach, podejrzewam, 50., z tego co pamiętam, i wielokrotnie do tego powracał. To o ile dziesięcioleci wyprzedził rzeczywistość. Zresztą podobnie wypowiadał się o Jugosławii, o innych pewnie państwach też w mniejszym lub podobny sposób. Czyli to, co tutaj zauważamy i możemy odnaleźć w jego twórczości i tego środowiska, to wizjonerstwo. Wizjonerstwo, którego chyba dzisiaj dosyć nam brakuje. Istotnie, dotyka Pan tym pytaniem bardzo ważnych kwestii, bo po pierwsze wartości i projektowania polityki, jeżeli mówimy o wizji, wtedy mówiło się raczej, że to są utopie, że w ogóle romantyczne wyobrażenia o możliwościach przekształcenia świata w apogeum zimnej wojny, bo tak musimy na te okoliczności popatrzeć. Wizjonerstwo Jerzego Giedroycia, wydaje mi się, jest do odnalezienia i do zweryfikowania we wszystkich koncepcjach politycznych, z których uważa się za najbardziej aktualną koncepcję wschodnią, czyli koncepcję ULB, czyli koncepcję dobrosąsiedzkich stosunków Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi w warunkach samostanowienia i suwerenności tych państw w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego wskutek ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Dość długie wytłumaczenie tej koncepcji, ale ono jest niezbędne, żeby zrozumieć odwagę myślenia Giedroycia i jego zespołu w początkach lat 50., bo może przypomnijmy, że rozmowa o tej koncepcji wywołana została przede wszystkim sporem o ocenę historii w latach 1951-52, kiedy problem utraty Wilna i Lwowa był bardzo bolesnym
problemem, bardzo bolesną kwestią, rzutującą na poczucie emigracji w trudnych warunkach materialnych, finansowych, poszukującej swojego miejsca. I teraz no, te miasta symboliczne zostały utracone wraz z całą epopeją Kresów. Więc, kiedy ukazał się list, dzisiaj się mówi, że może był to list zamówiony czy zaprojektowany jako element komunikacji politycznej księdza Józefa Majewskiego dotyczący konieczności właśnie symbolicznej ofiary, oddania, pogodzenia się z utratą Wilna i Lwowa, no to wywołało oczywiście burzę, ale symbolicznie zapoczątkowało w kulturze i na emigracji myślenie o przyszłych relacjach tych obszarów. Dodajmy do tego, że sam termin ULB został ułożony, zaprojektowany, przeanalizowany przez Juliusza Mieroszewskiego, czyli porte parole Giedroycia, publicysty, o którym Maria Dąbrowska pisała, że to najwybitniejszy pisarz polityczny XX wieku, a to dużo powiedziane, że użyje zwrotu frazy charakterystycznej dla listów Giedroycia. I teraz ta koncepcja ULB na pewno w świetle dzisiejszej sytuacji politycznej, w świetle różnych analiz, artykułów, zadecydowała o otwartości Polski po 1989 roku na uznanie niepodległej Litwy i Ukrainy. Przypomnę, że Polska jako pierwsze państwo uznała niepodległość Ukrainy. To jest bardzo ważne. Widać to wizjonerstwo także w programach, które możemy nazwać programami zachodnimi. Może dwa słowa objaśnienia, tak. Jak rozumiem ten program zachodni. To jest po pierwsze relacja z zachodnim sąsiadem, czyli z podzielonymi Niemcami. Ale program zachodni to jest także bardzo dalekosiężne myślenie o tym, gdzie będzie miejsce Polski w zjednoczonej Europie. W kulturze równolegle realizowany był nurt publicystyki zjednoczeniowej. Giedroyć z wielkim zainteresowaniem przyglądał się takim koncepcjom jak neutralizacja, federacja, międzymorze, sercowina Europy. Niektóre terminy brzmią dziś archaicznie, są zakorzenione co najmniej w dwudziestoleciu, ale były żywo dyskutowane w podzielonej Europie. No i teraz my piórem Mieroszewskiego odczytujemy program Giedroycia. Podzielone Niemcy w podzielonej Europie. Zjednoczone Niemcy w zjednoczonej Europie. Zjednoczone Niemcy gwarantem bezpieczeństwa Polski w sytuacji właśnie rozpadu Związku Radzieckiego. Więc to są znowu projekty, które powstały we wczesnych latach 60., 70., dojrzewały i ulegały ewolucji w związku z tym, jak zmieniały się doktryny mocarstw i sytuacja. Jeśli pan pozwoli, ja muszę dodać jeszcze jedno zdanie. Mianowicie takie, że ilekroć myślę o wizjonerstwie Giedroycia czy o publicystyce kultury, przypominam sobie zdanie, które bardzo mnie też inspirowało. Mianowicie w 1962 roku Jerzy Stępowski pisze do Marii Dąbrowskiej, że współczesna publicystyka, prasa zajmuje się sprawami bieżącymi. Zupełnie nie analizuje się, nie bierze pod uwagę spraw zanurzonych w czasie i przestrzeni. Mniej więcej tak to brzmiało. Ale pomyślałam, to było dla mnie zupełnie odkrywcze, kiedy to przeczytałam przy okazji w tej korespondencji, jak bardzo to myślenie Stępowskiego, który był bardzo bliski Giedroyciowi, mogło wpłynąć, czy było spójne z programami i z zachowaniem właśnie redaktora. Ta myśl wizjonerska i to wyciągnięcie ręki w pewnym sensie do środowisk wschodnich, ale emigracyjnych, było niezwykle ważne. My sobie może często nie zdajemy sprawy, jaka to była ważna rzecz, bo to nastąpiło otwarcie na środowiska litewskie, które były w większości antypolskie. To było otwarcie na środowiska ukraińskie, z którymi przecież też po II wojnie światowej ciężko się rozmawiało. I także na inne środowiska, niemieckie na przykład, o czym pani też wspominała. I
nawiązanie relacji, bezpośrednich, bliskich kontaktów z niektórymi badaczami, publicystami, tak jak Bohdan Osadczuk na przykład, właśnie. No to jest przykład tego, co się działo później. A Osadczuk potem, niepodległa Ukraina, był doradcą i rządów i prezydentów tak. Ukraińskich. I to był człowiek, który bardzo dobrze znał Polskę, bardzo dobrze znał Giedroycia, środowisko polskiej kultury. Czyli to, o czym mówiono w latach 50., zmaterializowało się w latach 90. I później niewątpliwie pomogło nam dokonywać pewnych zmian i wyborów politycznych. Tak. Bohdan Osadczuk był w ogóle nazywany ukraińskim polonofilem. Tak. I to jest bardzo charakterystyczna ocena jego publicystyki, publicystyki Atamana. On w wielu miejscach mówił, że jest absolutnie rzecznikiem spraw polskich, ale nie tak, żeby porzucić sprawy ukraińskie. To zwykle rozbawiało rozmówców Osadczuka, postaci bardzo barwnej, ale rzeczywiście uważam, że był łącznikiem pomiędzy Polską i Ukrainą. Zresztą podobnie jak na przykład Borys Lewicki, prawda, który też spełniał taką funkcję. I w ogóle taką funkcję łącznika i dowodu otwarcia kultury na Litwę, Białoruś, Ukrainę spełniały kroniki. Ukraińska, litewska, białoruska, które funkcjonowały jako kroniki emigracyjne. W nich się kumuluje, w ich strukturze, ten spór o to, czy przeważa linia polityczna, czy sprawy kulturalne. Ale w sensie zawartości informacyjnej dla emigrantów z Ukrainy, właśnie z Litwy, Białorusi, te kroniki były no, bardzo ważnym źródłem informacji. One także pokazywały prawdę o życiu i w republikach, i na emigracji. Chciałam powiedzieć, bo na początku pana pytania, czy w czasie naszej rozmowy ten wątek się pojawił, tego otwarcia w trudnej sytuacji bardzo żywych wspomnień wojennych i antypolskich nastrojów, no, które też rozumiemy, że z okresu dwudziestolecia i wykuwania się niepodległości Polski trwały. Otóż przypomnę taki artykuł Przeciw upiorom przeszłości, który ukazał się w Kulturze no bodaj też w 51 lub 2 roku pióra Łobodowskiego. Artykuł, w którym Giedroyć bardzo ostro mówił, czy przekonywał, że należy zostawić historię historykom, przejść nad wydarzeniami, które no, były trudnym doświadczeniem, stanowią traumę, są żywą raną, ale trzeba uznać, że wszystkie strony mają takie traumy. Wszystkie strony, które... Bardzo odważne. Odważne, które pokazują no właśnie tę swoją boleść i cierpienie. To samo odnosiło się do Niemców, prawda? I teraz to Przeciw upiorom przeszłości wyznaczyło całe podglebie, zbudowało całe podglebie dla zrozumienia aspiracji niepodległościowych Ukraińców, Litwinów czy Białorusinów. To nie jest łatwe zadanie i ono nie jest wykonane, no, bo dzisiaj mówimy o instrumentalizacji historii, o powrocie zimnej wojny historycznej, o wojnie na mity historyczne. To są bardzo, to pamięć wojny to przecież jest krócej niż 100 lat, więc w ogóle nie ma mowy o tym, żeby niwelować z dyskursu publicznego te kwestie. Chcę tylko powiedzieć, że taki głęboki namysł nad historią i uznanie, że inne narody też mają prawo do cierpienia i że w historii nic nie jest czarno-białe, bardzo wyróżniało Giedroycia na tle myśli emigracyjnej po II wojnie światowej. Ale też przysporzyło wrogów. Przysporzyło wrogów, bo kiedy się te artykuły ukazały, dużo prenumeratorów polskich zrezygnowało. Ale w to miejsce pojawili się prenumeratorzy właśnie z Ukrainy. I to samo dotyczyło Niemców. Przypomnę, że ukazał się, no to już nieco później, początek lat 70., ale był taki cykl, który firmował Leszek Szaruga. Leszek Szaruga zajmował się, można chyba tak powiedzieć, stroną literacką kultury i opracował cykl Pejzaże utraconej ojczyzny, w którym Niemcy wypowiadali się, wspominali swój Heimat we wschodnich Prusach, na Śląsku, na Wybrzeżu. To też mogło wzbudzać kontrowersje. Straszakiem niemieckim grały władze Związku Radzieckiego przecież, prawda, że to rewizjonizm granic i tak dalej. Giedroyć próbował tłumaczyć
że te lęki budowane na historii nigdy nie będą, nigdy nie przewartościują relacji, nie wpłyną na budowanie szacunku pomiędzy narodami, a tylko tak, czyli przez współpracę, współdziałanie, właśnie szacunek, można myśleć o bezpiecznej Europie. Chciałam jeszcze to powiedzieć, że my dzisiaj, oceniając kulturę, mówimy zawsze Jerzy Giedroyć, prawda, jego dzieło, i to jest uzasadnione. Ale trzeba pamiętać, że on sam siebie definiował jako redaktora niepiszącego. I istotnie do początku lat 90. nie pisał artykułów. Ukazały się dwa obserwatoria, o których sądzi się, że były napisane przez Jerzego Giedroycia. Tak naprawdę w jego imieniu wypowiadali się publicyści. I teraz to jest ważne, kiedy mówimy o kręgach i sieciach, które Giedroyć w bardzo nowoczesny sposób wytworzył, i mając zaufanie i pewność, że ci publicyści zaproszeni do współpracy podejmą reguły gry, czyli przyjmą jego program, cedował na nich właśnie pisanie tych artykułów programowych. Bardzo pouczająca jest lektura listów Giedroycia, korespondencji, na przykład do Mieroszewskiego, na przykład właśnie do Osadczuka, bo wspomnieliśmy. Tak. Może Osadczuk najmniej się poddawał takim obróbce. Inspiracjom, tak. Ale Mieroszewski, tak, są listy, w których Giedroyć mówi, właśnie wszystko jest dobrze, ale proszę tam w akapicie 10 wypuścić od słowa 6 do 15, zmienić, wstawić to i tak dalej. Bardzo starannie, z taką też cyzelacją myśli, niuansowaniem myśli, dbał o jakość tej publicystyki. Czyli raczej inspirował, mówił o sobie, że jest reżyserem, niż pisał. Chociaż oczywiście my dzisiaj mówimy, że to jest myśl polityczna Jerzego Giedroycia. Reżyserem, był dowódcą, tak, można też tak powiedzieć, prawda? Tak. Pani profesor, proszę teraz nam przybliżyć to, czym zajmuje się pracownia, którą pani kieruje, i te badania, które tam się odbywają, bo wielu naszych rozmówców, naszych słuchaczy, naszych widzów oczywiście wie, kim był Jerzy Giedroyć, czym był Instytut Literacki, Paryska Kultura. No ale badania wokół właśnie i postaci, i tych miejsc trwają. Co jest do przebadania? Do przebadania to jest bardzo dużo różnych tematów. I ilekroć otwieram kolejny zbiór archiwaliów, to pojawiają się różne dodatkowe wątki. Muszę powiedzieć po pierwsze tak, pracownia funkcjonuje od 2010 roku w sposób sformalizowany, więc to już jest czas na pewne podsumowania. Pracownia jest dumna i zaszczycona tym, że zdeponowali tutaj w Lublinie swoje archiwa osobiste i zawodowe Leopold Unger, osobiste Jerzy Giedroyć, część archiwum Jerzego Pomianowskiego, część archiwum Bogdana Osadczuka i Teresy Torańskiej w zakresie dotyczącym współpracy jej z kulturą i z podziemnym obiegiem literatury i czasopism w latach 80. To jest bardzo dużo materiału, który może być świetną podstawą do prowadzenia badań wokół kultury i meandrujących wokół emigracji. Ostatnio szczególnie interesują nas zagadnienia, które moglibyśmy chyba określić jako badanie modelu zarządzania redakcją, bardzo nowoczesnego, współczesnego modelu, opartego na sieci współpracowników. I można nawet używać narzędzi kategorii opisu, które są charakterystyczne dla nowych mediów, żeby pokazywać, że ta idea budowania właśnie takiej sieci była znana Giedroyciowi, prawdopodobnie również on stosował takie metody przed wojną, raczej powiedziałabym, że tak stosował w Buncie Młodych i Polityce. Tematem, który jest relatywnie mało zbadany, są właśnie kroniki emigracyjne. W apogeum kultury tych kronik ukazywało się od 16 do 19. I one były pisane przez wysłanników, korespondentów Giedroycia w różnych państwach, w których znajdowała się emigracja polska. Polonia, także ta stara, sięgająca początków XX wieku.
Myślę, że dla przeciętnego czytelnika kultury, a raczej nawet takiego przypadkowego, który no powiedzmy w bibliotece polskiej gdzieś w Brazylii dostaje w pakiecie wydawnictw również kulturę, kroniki były ważniejsze niż teksty programowe, bo kroniki dawały przegląd różnych form aktywności Polaków na emigracji, pozwalały wierzyć, że dajemy radę, że utrzymujemy się mimo trudności. Pozwalały także poprzez w drugiej części zamieszczone informacje z Polski czy z krajów, z których ci uchodźcy, emigranci pochodzili, na przykład właśnie z Ukrainy, z Niemiec, z Czech, ze Słowacji, poznać to, czym żyją ich ojczyzny. No to jest poza obiegiem informacje, czyli te świeże informacje, które niecenzurowane, które Giedroyć zdobywał i które w kronikach zamieszczał. Więc myślę, że to warto się tym zająć. Bardzo warto zająć się korespondencją Giedroycia z kobietami, autorkami, które nie pisały tekstów programowych, ale stanowiły mocne zaplecze intelektualne i takie zaplecze, powiedziałabym, źródłowe. No, na przykład są zbiory listów Danilewicz-Zielińską z Danutą Mostwin, z Anną Cięciałą, z Marią Czapską. Zupełnie niewiarygodne epizody listownego wyznawania swoich uczuć Marii Czapskiej i Giedroycia w początkach ich wspólnego mieszkania w Maison Lafitte i uczuć w sensie budowania relacji takich prawie rodzinnych. Przecież Maison Lafitte, ten dom był domem rodzinnym, był domem, w którym się gotowało obiady, mieszkało, spało, przyjmowało gości i jednocześnie redagowało kulturę i ekspediowało wszystkie wydawnictwa. Więc wydaje mi się, że ten wątek listy kobiet i rola kobiet, które były w czasie wojny dziennikarkami pism frontowych, miały też doświadczenia przedwojenne, na przykład Maja Prądzyńska, z którą Giedroyć nawiązał kontakt już po założeniu kultury. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe wątki uzupełniające dotychczas wydaną korespondencję. Myślę też, że konieczne są poszerzone badania poza epizodycznymi, na które dzisiaj rzuciliśmy światło, w zakresie programu krajowego kultury. Kultura była jedynym czasopismem emigracyjnym, które taki program miało. No, to też wzbudzało różne kontrowersje, odcięcie się emigracji niezłomnej od kultury, że jak to można paktować, czy w ogóle zwracać dawać uwagę... Dawać kredyt zaufania, dawać kredyt zaufania, no, na przykład Gomułce, tak, prawda? Właśnie. Jak można? Ale Giedroyć uważał, że nie można pozbawiać Polaków żyjących po tej stronie dostępu do wolnego słowa. Więc cała akcja związana z przemycaniem, wysyłaniem do Polski czasopism i wydawnictw kultury, no ze słynnym procesem Taterników i skazaniem za przemyt tych czasopism. Ale no nie tylko ten proces, jest jeszcze kilka innych przykładów opresji za propagowanie wolnego słowa w tamtym okresie. To wydaje mi się ważne, żeby pokazać, w jaki sposób kultura kształtowała myśl niepodległościową, myśl opozycyjną, poczynając od drugiej połowy lat 70. Gdybyśmy poddali analizie medioznawczej zeszyty kultury i zeszyty historyczne, to możemy zobaczyć, że mniej więcej od 1976 roku rzeczywiście kultura staje się trybuną zastępczą dla rodzącej się opozycji w Polsce, a potem stopniowo także dla opozycji z Europy Wschodniej i Środkowej. Więc tutaj też to światło badań historycznych, interdyscyplinarnych, politologicznych, może nawet socjologicznych w sensie budowania tak zrębów społeczeństwa demokratycznego. I oddziaływania, badania recepcji, także zupełnie dzisiaj pominięte, czy może one nigdy nie były główną treścią badań w kręgu paryskiej kultury, chociaż Giedroyć mówił, czym innym jest oddziaływanie, a czym innym jest dotarcie. I on był ciekawy, jak ludzie dostają tę kulturę, jak ona wpływa na ich sposób myślenia. W pracowni przeprowadziliśmy pięć lat temu badania inspirowane projektem profesora Krzysztofa Pomiana właśnie nad recepcją kultury w Polsce. I w tych badaniach główne biblioteki uniwersyteckie, duże biblioteki, także publiczne, wojewódzkie, odpowiadały na ankiety.
czy kultura docierała, czy wydawnictwa kultury docierały, jak były dystrybuowane, kto miał do nich dostęp. No i okazało się, to są takie właśnie paradoksy historii, że największe zbiory posiadała biblioteka Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i że stamtąd, paradoksalnie, z tej jaskini lwa najłatwiej było te materiały wydobyć, mając oczywiście no, czy polecenie, czy dobre relacje z osobami, z bibliotekarkami, które tam pracowały. Więc to są takie historie, które także pozwalają nam inaczej popatrzeć na czas miniony. Ten system musiał upaść. Ale też na to, jacy my jesteśmy, Polacy, prawda? Przekorni, ktoś pracuje, pani bibliotekarka w samym centrum Warszawy i wie, że wypożycza nielegalne prawda, książki czy czasopisma i robi to, bo uważa, że tak może się jakoś przysłużyć zmianie myślenia Polaków, także naszemu samopoczuciu narodowemu. Prawda? A nad czym teraz pani profesor pracuje? Teraz to tak, w tym roku ukazały się dwie książki, czyli jedna to jest zbiór publicystyki Bogdana Osadczuka, bardzo ważna, bo kontekst wojny w Ukrainie jest tutaj jakby narzucającym się polem odbioru teraz tej publicystyki. No muszę powiedzieć, że kiedy na nowo czytałam teksty Osadczuka, a był on kronikarzem niepodległej Ukrainy, dosłownie kronikarzem w każdym numerze kultury, poczynając od 1991 roku, ukazywała się relacja z Ukrainą. To takie przemyślenia jak, gdzie przebiega granica Unii Europejskiej, co Ukraińcy muszą zrobić, żeby stać się państwem demokratycznym, piętnowanie wad, prawda, no jakichś słabości elit politycznych, koniunkturalizmu politycznego. To dzisiaj czytamy jako przyczyny sytuacji stopniowej ekspansji Rosji. O neoimperializmie rosyjskim jako realnym zagrożeniu dla Europy. To Osadczuk pisze w latach 90., więc mówimy też o wizjonerstwie. Drugą książkę, którą wydałam w tym roku, to była publicystyka Leopolda Ungera. Wydaliśmy to w związku z tym, że w pracowni funkcjonuje od 10 lat program stypendialny adresowany do młodych dziennikarzy, stypendium imienia Leopolda Ungera, które to stypendium umożliwia pobyt w redakcjach, z którymi Unger współpracował. Finansujemy pobyt i szkolenie około miesiąca, na przykład w Lesuar. Muszę powiedzieć, że wytworzyła się już cała wspólnota młodych ludzi, młodych dziennikarzy, niekoniecznie studentów dziennikarstwa, którzy wyjeżdżając właśnie do tych redakcji zrozumieli, jak ważne jest dziennikarstwo jakościowe, jak ważna jest rzetelna informacja, pisarstwo informacyjne i publicystyczne. Bardzo mnie to cieszy, bo to stypendium jest dla nas dowodem na żywy odbiór i możliwość przekazywania całej idei kultury młodym pokoleniom. Teraz pracuję nad wyborem listów, właśnie listów Jerzego Giedroycia i kobiet. Pracuję także nad tomem poświęconym Teresie Torańskiej ze względu na fakt, że po jej śmierci mąż Teresy, Leszek, przekazał mi właśnie to archiwum z takim słowem, które wzrusza mnie do dzisiaj. Teresa byłaby zadowolona. Bardzo pomogła mi Teresa Torańska w formowaniu dziennikarstwa lubelskiego na UMCS-ie. Była świetną wtedy dziennikarką i publicystką. Przyjeżdżała uczyć moich studentów właśnie rzemiosła dziennikarskiego. I mam dług wielki do spłacenia i symboliczny, i osobisty. Chciałam napisać o tym, jak Teresa Torańska prowadziła ostatnią rozmowę z Jerzym Giedroyciem. To są taśmy, tylko częściowo przez nią poprawione. Ciekawe jako także materialny dowód relacji łączących ją z redaktorem. W tych archiwach, którymi dysponuję, są też opisy, takie powiedziałabym scenki humorystyczne z kultury, rodzaj obserwacji życia w domu kultury. Wydaje mi się, że warto je
upublicznić. I wreszcie zbiór listów, które ona wymieniała z Giedroyciem. To są listy dotyczące przede wszystkim właśnie opozycji w Polsce i tej budowania klimatu do demokratyzacji życia w Polsce. To są moje najbliższe plany. Zależy mi także na tym, żeby przypomnieć i pokazać szczególność publicystyki Osadczuka. Teraz, za chwilę będzie, no trzeba to powiedzieć, rok wojny w Ukrainie. I myślę, że nie tylko ta publicystyka, o której wspominałam, czyli z Kroniki Niepodległej Ukrainy, ale również wcześniejsze analizy, które Osadczuk pisał z perspektywy Berlina, a dotyczące Ukrainy, byłyby tutaj bardzo dobrym punktem odniesienia, zarazem pokazującym uniwersalność właśnie dziennikarstwa jakościowego, czyli wtedy, kiedy następuje bardzo rzetelna kwerenda, tło historyczne problemu, który pokazujemy, wiedza. Prawda? Wiedza. To analizy dotyczące możliwych scenariuszy i rozwoju sytuacji przy całym zachłyśnięciu wolnością i procesami zmian geopolitycznych w Europie na początku lat 90. To czytanie dzisiaj tej publicystyki, w której są ostrzeżenia, w której pokazuje się też możliwość no jednak zwrotu ku czarnym scenariuszom, jest bardzo ważne. I chciałabym do tej publicystyki sięgnąć i pokazać właśnie Osadczuka i Giedroycia jako redaktorów, jako osoby, jako polityków, bo chyba tak można powiedzieć, bardzo zatroskanych o to, czy neoimperializm rosyjski będzie Europie zagrażał i jakie będą losy Ukrainy. No to już na część tych pytań znamy odpowiedź, tak. A jakie będą losy Ukrainy, no to przede wszystkim w rękach Ukraińców, ale także tych tak. Elit zachodnioeuropejskich, amerykańskich. Bardzo dziękuję pani profesor za tę fascynującą podróż i rozmowę o Giedroyciu, o całym środowisku, z którym współpracował bardzo szerokim i obiecuję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i spotkanie. Właśnie wokół tej tematyki. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo byłabym rada, gdybyśmy mogli jeszcze rozmawiać o tych ważnych tematach. Dziękuję uprzejmie. Pani profesor Iwona Hoffmann. Do zobaczenia, do usłyszenia.